Panele Hard Reset, w tym odcinku pokażę Ci, jak wyłączyć synchronizację pionową w grze Construction Simulator. Na początku przechodzimy do ustawień. Następnie prawy bumper, tak aby przejść do zakładki obraz. Wjeżdżamy raz w dół i przełączamy opcję synchronizacja pionowa na wyłączone. Jeżeli wideo było dla Ciebie pomocne, zostaw łapkę w górę oraz subskrypcję. Z mojej strony to tyle. Ja się żegnam. Cześć!